1914 roku powstały Legiony Polskie, gdzie najważniejsza była czystość intencji, czystość moralna, aspiracji i determinacji, poczucie humoru, przekora, odwaga i to, że wszyscy razem damy radę i zwyciężymy, a Polska przetrwa. Legiony to legenda i sława. To skrzydła, które niosły żołnierzy naprzód. To w Legionach indywidualność każdej osoby wnosiła coś istotnego. Dlatego tam było mnóstwo artystów, sportowców i naukowców. Służyli w nich wyłącznie ochotnicy, ludzie niezwykli, śmiali patrioci gotowi ginąć za niepodległość Polski. Szli do boju jak do tańca, po drodze do pewności odrodzenia ojczyzny, wierząc w to odrodzenie i o odrodzeniu myśląc. Szli w siwym strzeleckim mundurze, symbolu tamtej walki o niepodległość. Wszystko przepięknie śni, lecz to jest.